Jedna za miliard, miliard za... Jedną. Akcja, jak widzieliście Państwo sami, finał był niesamowity, bardzo energetyczny, bardzo emocjonujący. Wszystkie z nas miały gęsią skórkę, były podekscytowane. My już przeżywałyśmy to, słuchajcie, od przedwczoraj. Na Facebooku mamy ukrytą grupę wsparcia, gdzie dzielimy się swoimi emocjami, więc tam normalnie się gotowało i wrzało. No a dzisiaj musiałyśmy włączyć autopilota, nie myśleć już o emocjach i motylach w brzuchu, które miałyśmy wszystkie, i po prostu zrobić to, więc myślę, że Państwo macie dobre wrażenia. My tutaj z tej strony sceny jak najbardziej, bardzo nam się podobało wszystko. Ile dziewczyn brało udział dzisiaj w akcji? No jest nas dosyć spora grupa, niestety nie wszystkie dziewczyny mogły być dzisiaj z nami ze względu na chorobę, która je dopadła, i co bardzo żałujemy, pozdrawiamy nasze koleżanki z One Billion Rising, ale oczywiście była duża grupa dziewczyn, kobiet, dziewczyn, dziewczynek, bo są z nami też małe dziewczynki, które też z nami trenowały przez długie tygodnie, ale co ważne, też przyjechały do nas dziewczyny z Koszalina, dały nam wsparcie i w tej chwili właśnie pojechały na swoją akcję One Billion Rising w Koszalinie. Wydaje nam się, że akcja została bardzo dobrze przyjęta i ciepło, tak jak w zeszłym roku. No my dałyśmy z siebie wszystko, pokazałyśmy to, co ćwiczyłyśmy przez wiele tygodni, i mam nadzieję, że zachęciłyśmy społeczeństwo do udziału w tej akcji w kolejnej edycji, która się zaczyna tak na dobrą sprawę już w listopadzie w tym roku, a oczywiście finał będzie 14 lutego 2019. Ja chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że 14 luty to jest święto miłości, ale też święto pokoju. I my zjednoczone kobiety w tym pokoju, w tym święcie miłości dałyśmy świadectwo tego pokoju, bo myślę, że tego jest najbardziej na świecie teraz brak. Chcę również powiedzieć, że akcja, finał akcji odbył się na całym świecie. Nie tylko 90 kilka miast w Polsce, ale cały świat dzisiaj tańczy One Billion Rising i wszystkie czujemy się zjednoczone z pozostałymi kobietami z całego świata. Tańczyłyśmy jako kobiety dla kobiet, także tak jak Karina powiedziała, 90 parę miast w Polsce tańczyło, ale także kobiety, miliony kobiet na całym świecie, po to, żeby dać wsparcie i okazać solidarność wszystkim tym kobietom, które doświadczają niestety przemocy. I mam nadzieję, że to zostało w taki sposób też i odebrane. Jak panie były zadowolone z dzisiejszego występu? Ja myślę, że po wielu tygodniach morderczych treningów, przepraszam, udanych treningów, Karina słucha, udanych treningów, w dobrej atmosferze, w takiej pozytywnej energii, ta akcja jest bardzo ważna, ponieważ pokazuje, że jednak ta przemoc nie powinna być tematem tabu, żeby złamać te łańcuchy i żeby wyjść z tego cienia i zacząć lepsze życie. Ja myślę też, że obecność tutaj przedstawicieli władz samorządowych pokazuje to, że jednak oni jakby rozumieją też tą tematykę, podejmują szereg działań w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, dziewcząt, ale także wobec mężczyzn i dzieci i osób niepełnosprawnych czy też starszych. Pokazało również taką potrzebę działania społecznie, bo nasze miasto realizuje szereg działań przeciwdziałających przemocy, ale również ten aspekt społeczny jest bardzo ważny, ponieważ kobiety, dzieci, ale w ogóle ofiary przemocy mają jeden ogromny problem z tym, żeby wyjść do społeczeństwa i opowiedzieć o tym, co się stało, w jakiej traumie żyją, czy też potrzebują pomocy. A my pokazujemy, że jest silna grupa kobiet i dziewczyn, która nie boi się mówić o przemocy, nie boi się pokazać wsparcia, i pokazujemy to, że udzielamy tej pomocy, ale przede wszystkim udzielamy pomocy w Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich, tam gdzie przyjmujemy ofiary przemocy, udzielamy bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. Także tych działań w ramach akcji One Billion Rising w tym roku było bardzo, bardzo dużo i mam nadzieję, że akcja będzie się tak samo rozwijała w przyszłym roku. Od listopada trwają przygotowania do następnej edycji, tak? Tak, zaczynamy w listopadzie po to, żeby się móc częściej spotykać, po to, żeby zachęcić więcej kołobrzyżanek do udziału w tej akcji, po to, żeby tą akcję bardziej nagłośnić, bardziej promować i żeby się dalej zaprzyjaźniać, poznawać nowe kobiety. Każda z tych kobiet jest inna, każda ma inny charakter, każda coś innego wnosi do tej grupy, ale to są wspaniałe, niesamowite kobiety, które okazały ogromne serce, empatię, sympatię i to, że potrafią pomagać innym. I to jest cudowne, że ponad wszelkimi podziałami potrafimy się łączyć wokół jednej idei, pomagania innym, i to jest najfajniejsze. Oczywiście zachęcamy wszystkie kobiety. Naprawdę jest to fajna przygoda, bo jej możemy się poruszać. Dzięki Karynie dała nam taki wycisk, mówię wam, że naprawdę. Ale chciałabym jedną rzecz ważną zaznaczyć. Jak co roku, i za wszystkim dziękuję dookoła,
prezydentowi i wszystkim, ale zawsze zapomina o sobie. Taka jest prawda. Ona nigdy nie myśli o sobie, tylko zawsze o innych, więc ja w imieniu tutaj wszystkich dziewczyn dziękuję Izie. Ja jestem po raz drugi w tej drużynie, że tak powiem, drugi rok z rzędu i ona zawsze jesteś, a ja mówię, czemu mam nie być? Ale naprawdę, dzięki Iza. Proszę Państwa, naprawdę, co by nie mówić, Iza jest świetna. Potrafi zmobilizować, potrafi dać kopa w tyłek, ale jest naprawdę super i bardzo dziękujemy, bo gdyby nie ona, to by nas tu po prostu nie było. Iza, bardzo dziękujemy, dzięki wielkie. Czyli akcja jednoczy kobiety, zachęcamy wszystkie, żeby dołączyły do tej akcji nie, jak najwięcej. Ja dziękuję bardzo za te, słowa. Generalnie jestem osobą, która jest twarda. Twarda kobieta, ale takie słowa są dla mnie najważniejsze, ponieważ to, co robię, wiem, że ma to sens i wiem, że dla kogo to robię. Sama wiem dokładnie, jak to jest, jak życie się rozsypuje na miliony elementów, tak jak puzzle i trzeba w którymś momencie je poukładać. Wiem, jak bardzo ważne i silne wsparcie jest osób, rodziny, przyjaciół, ale też osób takich obcych. I jakby potrafię to zrozumieć i ja żyję dla innych i dla mnie takim mottem jest służba na rzecz innych. I więc cieszę się bardzo, że dziewczyny, które są tutaj ze mną, są częścią mojego życia i bardzo dużo w to życie moje wniosły i ja się bardzo cieszę, że mogłam przez tyle tygodni z nimi być, właściwie 24 godziny na dobę, bo ciągle byliśmy w kontakcie. I tak się zastanawiam, co ja teraz będę robić w każdy piątek, bo chyba muszę wymyśleć jakąś kolejną akcję, żeby z tymi kobietami być, tak na dobrą sprawę. Ja im też serdecznie dziękuję i dziękuję Państwu wszystkim, którzy byliście z nami i mam nadzieję, że ta akcja będzie w Kołobrzegu się rozwijała tak dobrze, że wpisze się nie tylko w kalendarz imprez miejskich, ale także w taką tradycję naszą czczenia, szanowania kobiet, bo 14 luty to nieprzypadkowa data, ponieważ 14 luty kojarzy nam się tylko z Dniem Zakochanych, że trzeba kochać, ale też trzeba szanować. Szanować, rozumieć i wspierać nawet w kryzysie. I ten szacunek do drugiej osoby, do kobiety jest również bardzo, bardzo ważny. Także to takie przesłanie w ramach akcji One Billion Rising. Jako nastolatka mówię to z całym przekonaniem, że warto brać udział w tej akcji od naprawdę najmłodszych lat, ponieważ to jest po prostu niesamowite. Czuję się to wsparcie od kobiet, od w sumie mojej rówieśniczek i młodszych dzieci. To jest naprawdę coś niezwykłego. Naprawdę polecam i zachęcam każdą dziewczynę i każdą kobietę z tego miasta. W biurze porad można się zgłaszać z problemami. Może przyjść każdy, czy to są bezpłatne porady? Tak, oczywiście. Jestem koordynatorką tego Biura Porad Prawnych i Obywatelskich, więc jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, pomocy, zapraszamy do Centrum Spraw Społecznych, pokój numer 8, w każdy wtorek od godziny 17 do godziny 19. Jest tam również numer telefonu, pod którym można się z nami kontaktować i będziemy umawiać do poszczególnych specjalistów. Każdy otrzyma pomoc, każdy mieszkaniec naszego miasta.